Cieszę się, że mogę być tu z wami razem. Wierzę, że Bóg jest tu z nami, tak? Że przynajmniej są dwie osoby, które przyszły, żeby się spotkać z Nim. Więc wierzę, że Bóg tu jest, że chce nam błogosławić. A też czuję Jego obecność tą, którą... Że On by o nas nie zapomniał. Wiele dzisiaj było powiedziane i ja bym chciał jakby trochę dołożyć do tego jeszcze. I tak słuchając tych dwóch wypowiedzi, tych dwóch kazań, tak czuję, że Bóg to wszystko przygotował, że to On sprawił, dał to słowo, jakby to On wszystko zaplanował. Bo wszystkie te już, te dwie poprzednie i to, co chcę ja mówić, by to wszystko się łączy w jedno. A jakby temat, który zainspirował mnie, albo może nie zainspirował, ale zachęcił tego, co chcę mówić, jest to pewien problem. Jest to problem, który może w tym świecie, może wśród niewierzących jest bardzo popularny, sobie jakby oczywisty, to też często się zdarza właśnie niestety wśród osób wierzących, wśród chrześcijan. A jest to brak satysfakcji z życia, brak szczęścia, brak tego szczęścia takiego prawdziwego, kompletnego, brak tej jakby tej pełni w życiu. Jakby drugim powodem, który właśnie zainspirował mnie do tego, żeby powiedzieć o tym, jest jedna z piosenek, która jakby po części wyjaśnia właśnie ten brak satysfakcji, brak tego wszystkiego. Jest to piosenka niechrześcijańskiego zespołu. Jest to piosenka zespołu T-Love. Piosenka Lucifer. Zespół, który jest może bardzo mało związany z chrześcijaństwem, ale jednak ta piosenka opowiada o problemie, który jest w chrześcijaństwie dość popularny. Piosenka, która mówi dość dużo. Jak niechrześcijański zespół często mówi dużo więcej niż niektóre chrześcijańskie piosenki. Jakby to wszystko, co chcę powiedzieć, nazwałem tak: stój twardo na obu nogach. Stój twardo. Jakby wszystko się wyjaśni, cały ten tytuł, czego tak nazwałem, to gdy przytoczę ten fragment piosenki. A idzie on tak. Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. I jakby paradoksalnie to nie są słowa Boga, który mówi do nas o tym, że będziemy mówić o Nim, a wręcz przeciwnie. To są słowa, chce dla nas jak najgorzej. I często może jest tak w naszym życiu, że żyjemy, że jest ten Bóg, ale tak naprawdę żyjemy tak, jakby Go nie było. Że kiedy trzeba, to idziemy do kościoła, kiedy trzeba, to się modlimy. Ale tak naprawdę to Ty wiesz, jaka jest Twoja prawdziwa relacja z Bogiem, jak wygląda Twoje codzienne życie. Czy jest tak, jak mówisz, kiedy mówisz o Bogu, czy może jest tak, jak żyją ci ludzie w tym świecie, ci, których my nazywamy niewierzący. Może Twoje życie właśnie wygląda tak samo jak ich. Że może często jest tylko tak, jak mówisz. A wydaje mi się właśnie, że nie o to chodzi w tym chrześcijaństwie. Że to jest właśnie największy ten problem. Że żyjemy jedną nogą tu, drugą tam. Że poświęcamy się niby Bogu, a tak naprawdę żyjemy tak, jak my chcemy. Tak, jak nam się wydaje, że dobrze, tak jak nam jest dobrze. Że poświęcamy się tak naprawdę dla siebie. Wydaje mi się właśnie, że nie tego Bóg chce od nas. Że Bóg chce, żebyśmy się poświęcili Mu. Byśmy oddali swoje życie w 100% dla Niego. I nie chcę Ci mówić o tym, że masz ze wszystkiego zrezygnować, że już teraz tylko post, modlitwa i
że co chwilę musi być w kościele. Praktycznie każdego dnia. Chcę powiedzieć, że jest coś więcej w tym. I tak jest tak, że inspiruje mnie pewien werset. Werset, którego nie rozumiałem dosyć długo. A jest to werset z Ewangelii Jana 12:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I to jest właśnie werset, którego kompletnie nie rozumiałem. Tak naprawdę jego znaczenie poznałem dosyć niedawno. I może to nie jest to, co jak ja rozumiem, nie jest tak, jak to właśnie autor miał na myśli. Ale chcę wam powiedzieć tak, jak ja to rozumiem, że często rzeczy, które są dla nas ważne, o których cały czas myślimy, rzeczy, którym poświęcamy się, jeśli dla nas one nie przestaną być mało istotne, jeśli nie przestaną być dla nas właśnie tymi nieważnymi, to one nigdy nie będą rosły. Nigdy Bóg nie będzie tego błogosławił. Tak na przykładzie pieniędzy, tak? Jeśli pieniądze są dla nas najważniejsze, jeśli to, dlaczego żyjemy, to jest pieniądz, jeśli nie potrafimy dzielić się tymi pieniędzmi, jeśli nawet nie potrafimy tak dawać na dziesięcinę, to chcę ci powiedzieć, że Bóg nie będzie błogosławił ci w tej sferze, że cały czas ci będzie brakowało. A właśnie jeśli te pieniądze przestaną być dla ciebie ważne, jeśli to już nie będzie to, dlaczego żyjesz, to nie będzie to, po co tak naprawdę funkcjonujesz, to właśnie Bóg zacznie błogosławić w tym temacie. Tak jest w każdej dziedzinie. Jeśli dla ciebie umrze, to jest dla ciebie ważne, to właśnie Bóg może ci w tym błogosławić. Inaczej nie będzie błogosławił, bo jeśli będziesz miał tego więcej, to może zniszczyć twoje życie. I tak jak mówiłem na początku, że nie możemy żyć tak, że jedną nogą jesteśmy przy Bogu, a drugą jakby w tym świecie, tak, rozumieniu, w tym życiu niechrześcijańskim. Te dwa światy w ogóle się nie łączą ze sobą. Są jakby tak, jak te dwie łodzie, że jedną nogą stoimy na drugiej, a drugą nogą stoimy na innej łodzi. Że te łodzie zaczynają się rozpływać w dwóch różnych kierunkach. I w końcu musisz zdecydować, na którą przeskoczysz. I jestem przekonany, że jeśli będziesz tobie jedną nogą stał w tym świecie, to raczej nie pociągnie cię do Boga. Raczej nie zaryzykujesz swojego życia, by iść za Bogiem na 100%. Że jeśli będziesz żył tak, jak chcesz, to nie zaciekawi cię to właśnie życie z Bogiem. I może zadałeś takie pytanie, po co mam rezygnować? Po co mam rezygnować ze swojego szczęścia? Po co mam rezygnować z tego, co mnie satysfakcjonuje? Po co mam rezygnować z tego, naprawdę tego pozornego szczęścia? My jako ludzie żyjący w tym świecie, w tych czasach, jesteśmy takim społeczeństwem instant. Musimy mieć teraz, musimy mieć już teraz, kiedy idziemy do sklepu, kupujemy, nie czekamy na nic. Kiedy czegoś nie mamy, troszkę pieniędzy, bierzemy kredyt. Jeśli jesteśmy głodni, nie wiem, korzystamy z mikrofalówki, żeby było szybciej. Nie jesteśmy nauczeni czekać. I często właśnie życie chrześcijańskie nie jest łatwe. Często jest pełne wyrzeczeń, jest pełne rzeczy, których musisz zrezygnować, ale to jest pewna inwestycja. Inwestujesz teraz, by kiedyś zbierać. A życie właśnie to niechrześcijańskie, życie według tego, jak nam się chce, według tego świata, jest takim, kiedy korzystamy teraz. Kiedy bierzemy pełną garścią z tego, co jest teraz,
korzystamy, jakby nabieramy się tego wszystkiego teraz, żyjąc jakby pełnią życia, tak można powiedzieć. Tu chciałbym właśnie przeczytać dalszy fragment tej piosenki zespołu T-Love. Jesteś królem dziś większym niż Bóg. Ja to wszystko sprawiłem, ja ci dałem tę siłę. Teraz, chłopcze, czas zapłacić swój dług. Teraz należysz do mnie. Ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie. Kiedy trzeba, pomogę, ale potem upodlę ci znów. I teraz chciałem znowu wrócić do tego pytania. Po co rezygnować? Po co tracić swoje szczęście? Właśnie dlatego, że tracę to właśnie pozorne szczęście, możesz zyskać dużo więcej. Poświęcając swoje życie, poświęcając siebie, poświęcając co dla ciebie jest cenne, możesz zyskać dużo więcej. Tu chciałbym przytoczyć pewien fragment z Ewangelii Mateusza 6:33. Jest to wersja, która mnie jak najbardziej inspiruje mocno i który jakby mnie zapala do tego życia, do tego, żeby móc jeszcze więcej robić dla Boga. Ewangelia Mateusza 6:33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dane. Ten werset jest właśnie odpowiedzią na to pytanie, po co masz rezygnować. Tak naprawdę nie rezygnujesz, ale inwestujesz w swoje przyszłe życie. Rezygnujesz z niektórych rzeczy teraz, które są dla ciebie ważne. Inwestujesz w swoją przyszłość. Inwestujesz swój czas, inwestujesz swoje jakby pragnienia, by jakby lgnąć do Boga. I to wszystko może sprawić, że tylko się przybliżysz do Niego. I że przyjdzie czas, kiedy to On będzie ci błogosławił, a nie ty będziesz musiał płacić. Tak jak w tym fragmencie piosenki. Że ktoś korzystał z życia, ale przyszedł czas, kiedy było trzeba zapłacić tą cenę. Jeśli teraz zapłacisz tą cenę, poświęcając siebie, poświęcając swoje pragnienia, swoje jakby marzenia, swoje to pozorne szczęście, możesz zyskać dużo więcej. Często tak mówiłem, że jesteśmy tym społeczeństwem, które chcemy mieć już teraz, już na tą chwilę. Często możesz się zastanawiać, czemu masz rezygnować ze swoich pragnień o dobrą pracę, ze swoich pragnień, by żyć jakoś godnie, by żyć tak jak inni. Czemu masz rezygnować, by z jakiegoś chłopaka, dziewczyny? Czemu masz rezygnować z czegoś? A tak naprawdę, tak jak mówiłem, nie rezygnujesz, a jedynie to, co inwestujesz. Tak właśnie jak zacząłem, że często pojawia się to właśnie w chrześcijaństwie, ten brak satysfakcji, brak tego szczęścia pełnego, brak jakby tej pełności w życiu, tej pustki, że właśnie to może być powód, że nie jesteś w stanie poświęcić się na 100% Bogu, że jedną nogą jesteś przy Bogu, a jedną gdzieś indziej. I ty musisz wybrać, gdzie staniesz oboma nogami. Czy staniesz przy Bogu, czy może gdzieś indziej. Ja bym chciał ci radzić, żebyś był blisko Boga. Że tak naprawdę może ci się wydawać, że ten świat może coś ci zaoferować, że to w tym świecie jest szczęście. A tak naprawdę nieraz ja sam przekonałem się, że szczęście jest jedynie przy Bogu. Że to, co teraz jakby korzystasz, kiedyś przyjdzie czas, żeby zapłacić tą cenę. Chciałbym na koniec zostawić z fragmentem
pierwszego listu do Koryntian. Jest to drugi rozdział. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg, którzy Go miłują, tym, którzy Go miłują. Jeśli Ty poświęcisz się dzisiaj Bogu, staniesz obiema nogami przy Nim, jeśli w 100% pójdziesz za Nim, to Bóg ma dla Ciebie rzeczy wspaniałe, o których może nawet teraz nie jesteś w stanie sobie zamarzyć, które przerastają Twoje pragnienia, przerastają Twoje marzenia i przerastają wszystko to, co chcesz. Że Bóg przygotował dużo więcej. Ale decyzja należy do Ciebie. Jeśli Ty postanowisz iść za Nim, Bóg jest chętny, by to wszystko Ci dać. Jeśli jednak postanowisz, że obiema nogami staniesz gdzieś indziej, to będziesz musiał zapłacić cenę tego Twojego szczęścia. Stań obiema nogami przy Bogu.